Siemanko wszystkim, z tej strony Mateo. Witam was w kolejnym odcinku na moim oczywiście kanale i dzisiaj pokażę wam mój pokój. Nie to, że się chwalę, ale coś, ale pewnie będziecie chcieli unboxing, jak zobaczycie jakieś tam filmiki z nowym tłem. No, także na starcie możecie zostawić łapeczkę w górę, suba, bo YouTube teraz troszeczkę, każdy to mówi, ucina zasięgi, ale w sumie ja nie narzekam. A więc przełączam się już tutaj na pierwszą osobę, no i lecimy w sumie może od lewej strony, tak, bo po prawej mam swoje stanowisko. Tutaj mamy, słuchajcie, szafeczkę z książkami, to w sumie nie jest ciekawe. Troszeczkę bajzer jest, ja ogólnie wam powiem, że na przykład tutaj to są jakieś wszystkie rzeczy z mojego poprzedniego pokoju, ponieważ ja jeszcze tego wszystkiego nie zdążyłem uprzątnąć, bo się przeprowadziłem chyba za dwa dni temu. No, tutaj mam jakby taką kanapę, można siedzieć. Co ty, Mateusz, nie powiesz? No, mam tutaj zegarek z godziną, prawda, 17:22. Tutaj jest moje łóżko, tutaj śpię, tutaj poświęcam najwięcej czasu w swoim życiu. No i właśnie tutaj mam ten budzik, bo nigdy nie potrafię tak o równej godzinie wstać, dlatego on mi tutaj zawsze dzwoni. Ja po prostu śpię, budzę się i od razu go wyłączam, no. Tutaj w tym kącie nie są jakieś za bardzo takie ważne rzeczy. Tutaj są na przykład moje nuty, akurat krakowiak z akordeonu. Statyw mój, akordeon, tutaj drugi akordeon większy, a tutaj jest co? Tutaj jest keyboard. Ta szafa ma, słuchajcie, chyba z 50 lat, nie no, przesadzam, tak ma z 20 lat i tutaj są ubrania, także nie chcę wam po prostu tego pokazywać, tutaj są ubrania. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest moje biureczko, krzesełeczko, na którym sobie siedzę, odrabiam lekcje. Tutaj jest torebka też ze szkoły muzycznej, tylko że z innego przedmiotu. No i na tym biurku sobie odrabiam lekcje. I teraz tutaj mamy okno i dużo osób się mnie pytało, jaki na Podlasiu jest widok z okna, nie? Także uwaga, uwaga, mój widok z okna, właśnie tak to, słuchajcie, wygląda. Ja mieszkam, mam dosyć duże podwórko, tam mam jeszcze sadek i w ogóle, ale tego już wam w sumie nie będę pokazywać. I w sumie te rzeczy też są takie nie za bardzo ważne i przechodzimy teraz dalej. Ta rzecz was pewnie najbardziej interesuje, czyli prawda, moje tutaj miejsce pracy. Jeżeli tak to w ogóle można nazwać, bo ja tutaj jakbyś, no, nie pracuję, tak? Tutaj mamy główny monitor, w ogóle sobie usiądę, pozwólcie. Tutaj mamy główny monitor 75-hercowy, sobie zmieniłem ostatnio. Powiem wam szczerze, że naprawdę jest różnica, jeżeli jest ten monitor 60-hercowy, a 75, to powiem wam szczerze, że to jest plus jakieś 3 do skilla, co nie? Mikrofon standardowo, drugi monitor do patrzenia na czat, na przykład tutaj jest odpalony OBS, w ogóle moja śliczna, fajna kamerka, to jest chyba najlepsza rzecz, jaką zakupiłem i to jest praktycznie moja, o, tutaj kamereczka, mogę wam pomachać, hejo, hejo. No, i co mi się, słuchajcie, bardzo podoba, to to, czego w poprzednim pokoju nie miałem, że mam dużo strasznie miejsca na myszkę. Wcześniej to miałem tak, że tutaj był monitor i nie miałam za bardzo tego miejsca, ale no, muszę jeszcze sobie podkładkę kupić, bo tak to szoruje po blacie, ale podoba mi się najbardziej to, że jest, prawda, wysuwana ta klawiatura. I to jest właśnie całkiem spoko, bo gdyby ta klawiatura leżała tutaj, to znowu bym miał mało miejsca. I wygodnie się gra, oprócz tego, że trzeba pamiętać, że lewą rękę trzeba mieć niżej niż prawo, co nie? A za monitorem zgadnijcie, co jest. Nikt z tego z was nie ma. Masa kabli! No i moje słuchawki gamingowe, polecam. I w sumie to chyba tyle. Tutaj jest mój komputer, jakieś tam książki. Aha, jeszcze słuchajcie, najważniejsza rzecz, czyli uwaga, pod łóżkiem, jak się obrócimy, to ja nie wiem, czy wiecie, ale strasznie no life jest sobie w nocy, co nie? Na telefonie. Także zajrzyjmy teraz pod łóżko. I mamy tutaj powerbanka, chyba nie naładowanego. Mamy jeszcze tutaj słuchawki. Telefon jeszcze. O, ze skrzynką. No i w sumie to by było tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zostawiajcie łapek w dół, bo naprawdę to nie motywuje. Ale łapeczkę w górę to już możecie zostawić, co nie? No, także słuchajcie, to by było chyba na tyle. Możecie w komentarzu napisać, czy podoba wam się mój nowy pokój. Ja już się z wami żegnam, lecę do montażu, bo długo nie było filmów, bo miałam w sumie zakaz. A już jestem. No, także to na tyle. Na razie, do zobaczenia. Trzymajcie się